Zawsze głoście Ewangelia, gdyby okazało się to konieczne także słowami. Miał tak powiedzieć święty Franciszek z Asyżu. Przekonując tym samym, że ludzie potrzebują przede wszystkim znaków, że ludzie potrzebują świadectwa, że świadectwo pociąga, nie same słowa. Także miłosierdzie jest przed słowami, jest komunikatem zrozumiałym dla wszystkich ludzi, jest komunikatem zrozumiałym dla wszystkich języków, dla wszystkich kultur, dla wszystkich wyznań. Ten uniwersalny język głoszenia dobrej nowiny stosował sam Jezus, gdy uzdrawiał, gdy spotykał się z jawnogrzesznicami, gdy spotykał się z celnikami, gdy czynił cuda, gdy nauczał wielkie rzesze, które wokół Niego się gromadziły. W Jezusie Chrystusie każda droga do człowieka, która w coraz to zmieniającym się kontekście czasów raz na zawsze została zadana Kościołowi, jest równocześnie wyjściem na spotkanie Ojca i Jego miłości. Tak pisał święty Jan Paweł II w encyklice Dives in Misericordia. Ewangelia głoszona czynami miłości od początku Kościoła była najbardziej wiarygodnym świadectwem uczniów zmartwychwstałego, komunikatem nadziei wysyłanym do świata. W historii Kościoła zdarzały się kryzysy, czasy, gdy wydawało się, że jako instytucja odchodzi od swojej misji. W takich momentach ciemności Bóg posyłał i wciąż posyła świętych ludzi, którzy odnawiają Kościół, przywracają wspólnocie wierzących ewangeliczny blask. Zwykle nie byli to wielcy uczeni teologowie, którzy zaprowadzali ład swoimi naukami, ale prości i zwyczajni ludzie, którzy żarliwie kochali Jezusa i tą miłością dzielili się z potrzebującymi. I tak jednym z takich odnowicieli Kościoła był wspomniany na początku święty Franciszek z Asyżu, ale takimi postaciami również były dwie błogosławione, które Ojciec Święty wyniósł do chwały ołtarzy tutaj w Zakopanem. Miłość zawsze kojarzy się z sercem, tak mówił święty papież tutaj pod Krokwią, wskazując pierwsze źródło samarytańskiej posługi nowych błogosławionych. Serce Boże, które jest źródłem mocy wszystkich ludzkich serc. Świętość Bernardyny Jabłońskiej i Marii Karłowskiej jest owocem zjednoczenia z Najświętszym Sercem Jezusa, tak mówił Ojciec Święty. Może warto więc zapytać, czego nas uczą te dwie kobiety ubrane w habit zakonny. Trzeba pamiętać, że żyły one w trudnych czasach niewoli narodu polskiego, ale także ograniczeń stawianych przez zaborców wspólnotom zakonnym. Z perspektywy czasu i przemian obyczajowych jasno też widać, że pełniły rolę swoistych pionierek w pokonywaniu barier kulturowych związanych z miejscem kobiety w społeczeństwie i jej zaangażowaniem w życie Kościoła. Przełamywały również stereotypy wizerunku wspólnoty wierzących i obowiązującym obrazie sióstr zakonnych. W Kurierze Warszawskim z 25 maja 1935 roku tak na przykład pisano o matce Marii Karłowskiej i jej duchowych córkach. Cytuję. Rzecz niebywała. Niebywała dotąd w dziejach klasztorów od zarania chrześcijaństwa, by zakonnice pospolicie tak bardzo dalekie od tego właśnie rodzaju fizycznego brudu podjęły się pielęgnacji ran najwstrętniejszych, byleby tylko tą drogą trafić do serc, co się zabłąkały na fałszywych ścieżkach życia. Szpitale dla wenerycznie chorych kobiet w Toruniu i w Łodzi to dla pasterek niejako Madagaskar Polski z białymi trędowatymi. Tak pisano w gazecie. To tylko pierwszy z brzegu przykład świadczący o tym, że Ewangelia Miłosierdzia jest nowością, że prowadzi do drugiego człowieka po nieoczywistych drogach i każe szukać wciąż nowych sposobów jej głoszenia. W tym kontekście papież mówił w Zakopanem o geniuszu kobiety,
który przejawia się w głębokiej wrażliwości na ludzkie cierpienie, w delikatności, otwartości, gotowości do pomocy i w innych zaletach ducha właściwych kobiecemu sercu. Miłosierdzie bezwarunkowe. Miłość, która kojarzy się sercem, stoi też na straży wartości życia i szacunku dla ludzkiej godności. W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i człowieku. Znowu to cytat z Jana Pawła II z encykliki Dives in Misericordia. Taki był też cel Marii Karłowskiej, która mawiała: gdybym mogła, poszłabym do piekła i tam biłabym się z szatanami o duszę. Za każdą duszę bym życie oddała. I nie była to pusta deklaracja miejsca, które odwiedzała w poszukiwaniu zagubionych, upadłych kobiet. Przypominały bowiem często piekło na ziemi, gdzie panowała bieda, gdzie panował wyzysk, gdzie panowała przemoc. Matka Karłowska nie rozliczała swoich podopiecznych z motywacji do poprawy życia, nie sprawdzała ich pochodzenia, nie liczyła, nie sumowała popełnionych grzechów, ale tworzyła im szansę przemiany, powrotu do dobra. Nikt z nas nie może obwarować miłosierdzia warunkami, mówiła. Jest ono zawsze aktem bezinteresowności Ojca Niebieskiego, miłości bezwarunkowej i niezasłużonej. Tak pisał papież Franciszek, Misericordia et misera. I trudno oprzeć się wrażeniu, że życie Marii Karłowskiej niejako wyprzedzało myślenie papieża o Bogu, który wychodzi naprzeciwko ludzkiemu nieszczęściu i o człowieku, każdym człowieku, który godny jest miłosierdzia Pana. Jej postawa, miłość, która nie pytała o przeszłość, ale daje nadzieję na dzień i na jutro, może być źródłem inspiracji dla chrześcijan żyjących 100 lat po niej. Przypomnijmy sobie, jak niedawno również w środowiskach kościelnych trwały debaty na temat tego, komu należy pomagać, a kto tej pomocy nie jest godny. Dalekie były te spory od papieskiego postulatu tworzenia kultury miłosierdzia, w której nikt nie patrzy na innych obojętnie lub odwraca wzrok, gdy widzi cierpienie innych. Dalekie były one również od wołania Jana Pawła II o nową wyobraźnię miłosierdzia, które na krakowskich błoniach rozbrzmiewały całkiem niedawno, 20 lat temu. I miłosierdzie pośród wątpliwości. Ta część dotyczy drugiej błogosławionej siostry Bernardyny Jabłońskiej. Gdy zgłosiła się do świętego brata Alberta, ten uprzedzał ją, jak trudną drogę obrała i jak ciężko jej będzie żyć. Młoda, pełna zapału i zaangażowania dziewczyna nie zraziła się wizją dzielenia codzienności z ludźmi pogardzanymi, chorymi, bezdomnymi. Gdy trafiła do domu kalek i doświadczyła jawnej wrogości kobiet, którym przyszła pomagać, jej wyobrażenie życia poświęconego wyłącznie kontemplacji Bożej miłości runęło w gruzach. Co nie znaczy, że przestała tęsknić do samotności, ciszy i pustelni. Jej wewnętrzne zmagania nie doprowadziły jednak do porzucenia tego stylu życia, co zawdzięczała ojcowskiej opiece świętego brata Alberta, który wspierał ją, umacniał, który uczył ją odkrywać Jezusa ubogiego, uczył ją odkrywać ecce homo w ludziach dotkniętych nędzą, pogardzanych, ubrudzonych grzechem i życiem na ulicy. Rzeczywistość, w której przyszło żyć błogosławionej, zdawała się ją przerastać. Było doświadczeniem bardzo bolesnym, niechcianym. Trudno jej było zaakceptować takie życie,
Było ono dla niej prawdziwym krzyżem, znoszonym cierpliwie mimo wątpliwości, które jej nie opuszczały. Wszystkie siły skupiły się na tym, by w trudnej codzienności ocalić czas na modlitwę i czas na kontemplację. Mimo że poświęcała się potrzebującym bez reszty, to te dwa momenty każdego dnia musiała znaleźć na modlitwę i na kontemplację. I to właśnie było źródło jej siły. To dzięki temu mogła tak obficie rozdawać miłosierdzie, to, którego nauczyła się od brata Alberta i od samego Chrystusa, trzeba powiedzieć. Okazywała ludziom miłość, okazywała ludziom serdeczność, tak jak okazywałaby ją samemu Bogu. Promieniowała dobrocią, wierząc, że służąc ubogim, służy umiłowanemu Panu. Ubodzy potrzebują miłosierdzia dziś, a nie wtedy, gdy uczniowie Jezusa dojdą do wniosku, że dojrzeli do tego, by to miłosierdzie świadczyć. To była niejako jej dewiza. Podsumowanie. Zarówno Albertynka, jak i założycielka Pasterek żyły Ewangelią i w zjednoczeniu z umiłowanym Panem były świadkami Królestwa Bożego, które nie jest odległą i abstrakcyjną przyszłością, ale rzeczywistością doświadczaną tu i teraz. To między innymi dzięki takim świadkom, możemy powiedzieć za Janem Pawłem II, Jezus mieszka pośród tych, którzy Go wzywają, choć nigdy Go nie poznali. Mieszka wśród tych, którzy zaczęli Go poznawać i nie z własnej winy Go zgubili. Mieszka pośród tych, którzy szukają Go szczerym sercem, choć żyją w odmiennych sytuacjach kulturowych i religijnych. Uczniowie i przyjaciele Jezusa, stańcie się twórcami dialogu i współpracy z tymi, którzy wierzą w Boga rządzącego światem z nieskończoną miłością. Stańcie się ambasadorami Mesjasza, którego znaleźliście i poznaliście w Jego domu w Kościele, apelował święty papież. Jak pokazuje przykład błogosławionych pod Tatrami dwóch kobiet, miłosierdzie jest w głoszeniu Ewangelii językiem uniwersalnym, łączącym wyznawców Jezusa i Jego przyjaciół z tymi, którzy Go nie znają lub zagubili drogę do Niego pośród manowców świata. Pomimo upływu czasu i przemian społeczno-kulturowych, wciąż te dwie kobiety pozostają wzorcem i inspiracją dla współczesnych pokoleń uczniów Pana w takim głoszeniu dobrej nowiny, które jest wiarygodne, radykalne i przemieniające świat. Takim głoszeniu, które nie jest tylko słowem, ale przede wszystkim czynem, postawą, świadectwem wiary. Dziękuję bardzo.